Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Metro 2033 Last Light. To nie powinno być 2033, tylko po prostu Metro Last Light. Tak więc tutaj dotarliśmy do stacji teatralna, przez którą będziemy chcieli dostać się do Polis. Czy nam się to uda? Co się stanie z Pawłem w ogóle? O co tu chodzi w ogóle? Co? Rozdzielimy się i to będzie koniec naszej przyjaźni? Znowu staniemy się wrogami? Nie wiadomo. Zapraszam na kolejny odcinek. Teatralna. Nasza krótka wizyta w martwej Moskwie w upiorze przeszłości skończyła się znów. Pomogliśmy sobie nawzajem z Pawłem i wróciliśmy do metra jako prawdziwi partnerzy. Inaczej na atomowym pustkowiu nie da się przetrwać. Przed nami zaludniona stacja teatralna, że leży bardzo blisko Polis. Jeśli Pawłowi uda się przeprowadzić mnie przez posterunki czerwonej linii, będę w domu za niecałą godzinę. Tak więc musimy przejść przez teatralną i jej wszystkie posterunki. Mam nadzieję, że Paweł nam pomoże. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Не видать шнук. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Cześć chłopaki, w ogóle dziękuję wam za to, że mnie tutaj uratowali wy. Ja tutaj widzę coś fajnego, poproszę. Spasiba. Ej, nie marnujcie tej zasobów. O, ryzyna. Z dziećmi. Wow, wiła, jakie metero. No dobrze, Paweł. Gdzieś tutaj powinien być jakiś. Jakże tak? Сколько раз такое уже было? Tutaj powinien być jakiś сейф albo coś. No. Расклад у нас такой. Соседняя станция. Нас революции. Наша красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Окей, czyli mamy się rozejrzeć po stacji i odpocząć. Dziękuję. А я что могу? Я ничего не решаю. Zobaczymy. Paweł potrzebuje czasu, żeby wszystko przygotować. Mieszkańcy innych stacji muszą uzyskać pozwolenie na wejście na terytorium czerwonej linii. Państwo przez cały czas szykuje się do wojny i uznaje każdego obcego za szpiega. Mam trochę czasu, by rozejrzeć się po teatralnej. Ta stacja, podobnie jak Polis, to prawdziwa legenda metra. W Polis mieszka większość naukowców, którzy przetrwali zagładę. Tymczasem teatralna jest kulturalną stolicą metra. Oni tu coś robią dobrego. Karmą świnki, czyli jest mięsko. Tutaj hodują sobie grzybki. Czyli mamy grzybki, mamy mięsko. Świnki sobie leżą, chrumkają. No dobrze. Cześć. Podajcie ostatniemu teatralnemu krytyku. Podajcie, kto сколько może. Mhm. New World. Okej, trzymaj. Co, młody człowiek? Klunuli na moją astronomiczną tabliczkę? Dobrze, trzymaj. W tym podziemiu każdy znalazł sobie miejsce. Ubijcy i szluchy, tyrany, wory, targacy, wszyscy świetnie siebie czują. Nawet marnotrawcy. Niektórzy skwerni aktorzy. A ja okazałem nikomu nie нужен. Nikomu. Wszyscy my dyszymy trochę большого. Ta stacja перенаселена призраками оперы. I co? Krytykiem jest. Jest to lepszemu krytyku zginąwszej strony. Czorta z dwa. A czemu? Nikt nie lubi prawdy. Ja mówię, wy pozorite imię Большого Teatra. Oni mnie, teraz Большой, to my. Im nie нужны krytyki. Im nie нужно искусство. Im нужны tylko babki.
Окей. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. И это, и маш тих кулек. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, если что-то и бовилка достанешь. Искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрон. Досталось уж. Не. О. Мерзко мне. Мерзко. Порабьоны. Сидим мы здесь. Светло, тепло. Чуть добра, добила. Wszystko ty. Uczta, sztypę. Siema, co masz ciekawego? Nic. Tutaj mamy żarcie, garneczek, wódeczka, pewnie grzybowa. O! Tak, każda praca. Siema, co żecie? Piją tą grzybową. Oni tutaj pędzą bimber na grzybach, nie? Неужто новенькая чего сообразила? Пана Мисува. Какое тут новенькое? Грибы грибным соусом. Ты руки-то свои не сунь, а то половникам как дам сейчас хлёстывал один за мной. Мешкаю в метр, в тех вагонах. Прости, Катя. Прости. А так, ну, bardzo łatwo można, bardzo łatwo przecież można przysposobić. А ты co, пистолет masz? Ух ты! Демон, вон крыльями как машет. Да не демон, только пташек. Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. Окей, о. Видел много. Правда, а ты тай? Метро, о, читаю, метро. Все три части, 33, 34, 35 mam taką układkę. 33 i 34 mam trochę inną. Dobra, przejdź. Tu się nie da przejść. O, tu jest coś, co mnie bardziej interesuje. Market, na którym można się kupić. Grzybki, chlebek, też pewnie grzybkowy. Nie, od ciebie to ja nic nie chcę. A tutaj? Pokaż. Nie. O. Ej, kup za 5, tak? Wezmę sobie, kupię ze 2. Bo mi brakowało tych palących się. Tutaj co? Ryby? Wyglądają zdrowo. Ale ty masz tutaj tych ryb, to śmierć tam. Ciuchy? Bałałajka. O, tutaj jest, o, coś, co mnie interesuje. Chodź tu, pokaż, co tu jest. Dostosuj, wymień, ej. Nie. Wymień, na co? Okej. Nie. 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 Nie, nie masz nic ciekawego. A jakbym chciał dostosować tą? No właśnie, tego mi brakowało. Celownik za 25. Celownik za 25. Tłumik już mamy. Aha, i długa. Dobra, to poprawia szczelność. Szczelność w sensie, że się szczelo, rozumiecie? Mhm. A to co to daje? Kolba. Nic nie daje. Zmniejsza rozrzut ostrzału, to powoduje, że dublet z krótkiej dystansowej zmienia się w broń myśliwską. Nie. Dostosuj. Chciałbym laser. Kolba. A to mam jedno i drugie. Nie chcę tłumika. Sobie wezmę to. Dobra. O, i teraz można się bawić. Dobra. Coś tam jest do poszczelonia, no. Wolałbym jakiegoś akacza. O. No proszę, słynny na cały świat teatr Bolszoj znajduje się tuż przed...
No proszę, słynny na cały świat Teatr Bolszoi znajduje się tuż nad stacją. Plotka głosi, że w jego piwnicach były tajne przejścia do metra i to właśnie dzięki temu wielu aktorów i pracowników przetrwało dzień zagłady. Tu na stacji założyli oni nowy Bolszoi. Sława tego teatru sięga najdalszych zakątków metra. A skoro cywilizowany świat kończy się wraz z ostatnią linią metra, można powiedzieć, że nowy Bolszoi jest również znany na cały świat. Niektórzy twierdzą, że naprawdę kontynuuje on tradycję swojego wielkiego poprzednika, że wszystko wokół się zmienia, a Bolszoi wciąż wystawnie się... A w Bolszoi wciąż wystawiane są najlepsze sztuki, ależ chciałbym zobaczyć choć jedną, może nareszcie będę miał szansę? Ja wchodzę bez kolejki. Na pewno? To jest kolejka. Nie, poczekaj. Nie chcesz, jak chcesz. Через полчаса. Chciałem zobaczyć. Разбирают мигом. Не, да. Да погодите вы, дайте подумать. Думай быстрее. No dobrze, trudno, no. Nie da się, to się nie da, no. Papichan? Ja jestem z nim. Ja nie potrzebuję papierów. Stanisławski, ty jeśli chcesz posмотреть to, ja ciebie u gremiorki podeszłam. Da się? W babuko ich zrobić? Nie. Aha, przyszedłem bez kolejki, no dobra. Jeżeli chcesz zobaczyć przedstawienie, to poczeka na mnie. Da się gdzieś usiąść? O! Da się gdzieś usiąść? Tu? Ha. W pierwszym rzędzie. Coś im nie wychodzi. Ciekawe, ile bilet kosztuje. Театра еще не видела. Несравненно, несравненно. Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду. Ну, наверное. I w очередной raz dokazał. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Stworzenie. Poprzywitajmy naszego wielkiego. Jeżeli to będzie jakiś Leonida Burowa z jego ręcznym ужасом naszego города. Jeżeli to będzie jakiś stand up. Ty jest. Ale gościu wytresował. To prawdziwny jest? A może go tak pacnie, tak? Co za chłop? Ale op! Ja komu сказал? Ale op! Ach ty skotina tupaja! Ale op! Focha ma. Everything under control. To było dobre. Номер определенно удался. Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Черных, страшных. Пули их не брала. О тенях мови? А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти щадя ада оказались человечеству по плечу. Gorący jest jak dzik, po prostu 30 stopni, to jest letko. Leciutko, choć jakiś alert arcyby był w ogóle dzisiaj. Że ma być jakaś burzurza, ale to nie. После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф! Поздравим ВДНХ!
Наciśnij E, aby bić brawo, tak? Czy coś takiego powinno być? Nasza programa продолжается! Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного. Дядя Стёпа. Дядя Стёпа. Мое сердце рвется к небу, но как всегда бьется о потолок и падает на дно бутылки. Аплодисменты. Okej, co to będzie? Będzie grał, a tamte będą tańczyć. Tam ci usiedli? Usiedli. To też patrzę, ogląda. Gdzie jest jakiś taki? Aha, ten. Дядя Коля, струны моей души никогда не будут звучать как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публики самый зажигательный и искрометный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. А, фанит, наше огненное шоу. Встречаем, господа. Ну покажите, так ты гра на баба лайца. Пока-пока, огненное шоу. Как не им то? A gdzie PHP? Gdzie PHP? Gdzie w ogóle, gdzie tu jest wyjście ewakuacyjne, jakby coś się stało? Halo? A gaśnica mają panowie? Nie za daleko tam z tym? Zaraz drugą kurtynę tam z tyłu podpali. Będzie psikos. Psikus, psikus. Ten stoi tak macha tylko. Dobrze, że to się jakoś nie odwiązało i ptum, poleciało gdzieś w publikę. Поразительно, просто поразительно. Свою степень поражения я оцениваю минимум как вторую, а то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Спасибо, друзья. Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуйте? У нас все еще есть чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене виртуоз арпеджио, бог Легато и демон Тремоло, любимый ученик Владимира Манилова и Мэлла, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! Wszystko się nagrywa, wszystko git, wszystko good, wszystko gad. Oh yeah, 20 minut, dobra. A to w ramach ciekawostki będzie. Trzeba sobie odpocząć przed akcją, popatrzeć, wychillować, pomarzyć, jak było kiedyś tam na górze. Nie gadać tam. Koniec.
Как говорится, еще немного, и сердце мое не выдержало бы радости. Ноги сами пустились бы в пляс, а душа отлетела бы... Куда там ей светит? Спасибо, Виктор. Спасибо. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера «Пилорама». Однако, у нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки! На сцене дуэт «Минчук и Пожарный» с инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствуем виртуозов! No zobaczymy, co nam tutaj przygotowali. Że tak powiem. Twórcy metra. Teraz duet. Wszyscy siedzą, patrzą. Paweł też stoi, patrzy. Noga mu się wygięła. Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правом ухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экспромт-дуэт Минчук. Тут еще бракует таких балконников. Итак, дорогие зрители, это есть ведомо, не? Метро. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Надеюсь, она понравилась вам так же, как и наш программ добег конца. Спасибо, друзья. Приходите к нам еще. Маэстро, сыграйте нам что-нибудь прочувствованное на прощание. Конец. Ludzie nie wstają? Czyli co? Koniec? Nie koniec? Niegrzecznie jest tak wstać, jak ktoś zaczął grać, tak więc to może uchodzić za jakąś obrazę, tak więc tutaj trzeba wysłuchać, wysiedzieć do końca. Bo jak wstaniemy, on tutaj tak blisko siedzi i się patrzy jeszcze na nas, to już w ogóle ty... Wącha strzeli, zamknie się w sobie i co? Jaki głośnik tutaj jest? Tego fortepiana. Fortepiana, pianino, pianino, od pianina. To pianino, not fortepian. Mój znajomy, pamiętam, miał na chacie takiego instrumenta, młodsza siostra napierdzielała w to. No, to już chyba koniec, trudno. Sorry, ale muszę iść. Więc to już naprawdę jest... Idziemy. Co, Artyom, przyobrzył się do искусства? Ладно, пошли, театрал. Miłośnik sztuki. Wydaje mi się, że on już tak chyba będzie grał i grał. O, idziemy na backstage. A co to wy tak rzadko zachodzicie? Cześć. Rozlubili nas? No jak można, Leneczka. Robota prosto zajęła. Na dniach żdicie. Żanka, daj pudru. Fik tebie. Swoje jest jej pudrić. Ej, ale ja się nie odbijam. Jestem wampirem, czy co? A czego tebie twój nie darit? A on u niego tobło. Siema. Что, Тёмыч, по бабам оголодал? В метро без женской ласки тяжело. Промозгло, а? А, то есть тыл, добра, окей. Еще то огарняю собе. Мамы ванне. Поднесу там ключ и денервую. О!
Oni tutaj mają prysznice takie. O, a ta się tutaj... Aha, w wannie wydasz. Okej. Zabrakło mi tego jednego sejfu do otwarcia. Ja тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнём, раз живы остались. А я угощаю. No dobra. Dobra, okej. Okay. Прошу, две фирменных, специально для вас из старого запаса. На старого О, это года. Дело. Давай, Артём, вздрогнем. No to zdrówka. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще... Может так быть? О, давай. Сигнализация светла. Зеленое światло аккурат, чтобы пить. Пик-пик. Гуль-гуль. О. Зараз сейчас скончит червоный... Нам червоный, чах. Да. У нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. Все равно. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. Че на червоном пьешь? Ой. Мандат бенче, карняк. А, о чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки, и все недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красный мы помру. Так что, давай, за порядок. Зараз еще похлею, и будет столько миссий. Мик. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ага. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Вот ты. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Майор. Слушаюсь. No tak, tak łatwo nas przemycił bez problemu. No i dosypane było. Z возвращением, товарищ майор. Wolno. Zdrada. Jakiż byłem głupi. Kupiłem tę gadkę o przyjaźni. Idiotyczne odzywki muszkieterów. Poczekaj no tylko. Wyrównam rachunki. Zastanawiam się tylko, dlaczego Paweł zadał sobie tyle trudu, by mnie złapać. Coś mi się wydaje, że chyba Paweł skumał, że jesteśmy w komitywie z cieniem. Gdzie jest w ogóle Anna? Co tu się w ogóle robi? Co tu się dzieje? Nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że odpowiemy sobie na te pytania w kolejnym odcinku. A mi nic innego nie pozostaje, jak wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć!